Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj Ci pokażę, jak możesz zrobić przestrzenie pomiędzy wierszami, robiąc repeating group, czyli grupę powtarzającą się. Na początku dodamy sobie tabelę, gdzie będziemy mieli po prostu dane do wyświetlenia, to są nasi klienci. Każdy klient będzie miał nazwisko, name, typu tekst oraz będzie miał jeszcze nazwisko, last name. Tam miał oczywiście imię, typu tekst. Update'a, dodamy sobie tylko kilka wpisów, więc dodamy sobie Nowak Jan, jest new entry Nowak Janina, jest i może jeszcze Kowalski Jan. Kowalski Jan jest. Dobrze, więc mamy sobie trzy wpisy w naszej bazie danych. Idziemy do naszej strony, ustawiamy jej layout na kolumn, ułożymy elementy od góry do dołu. Oczywiście to możemy zrobić inaczej. Robimy sobie repeating group. Niech ma tutaj szerokość 800 pikseli, niech będzie na środku, niech ma wysokość od 0 do nieskończoności i wygląd. Wyświetlimy sobie tutaj naszych klientów, czyli weźmiemy wszystkich klientów z naszej bazy danych, więc bierzemy Duo Search For, szukamy naszych klientów, wyświetlimy tutaj nieograniczoną liczbę wierszy, minimalna wysokość wiersza to jest 0 i teraz ten nasz wiersz wyświetlimy w taki sposób, że dodamy sobie tutaj grupę do tego naszego elementu. Grupa, która będzie typu też klient, bo ona chce wyświetlać klienta. Będziemy wyświetlali klienta z tej konkretnej komórki. Ta grupa będzie miała tutaj typ, może wiersz, żeby układać elementy od lewej do prawej strony, a nasza repeating group będzie miała layout typu kolumn, aby układać elementy od góry do dołu. Ta nasza grupa będzie miała szerokość od 0 do nieskończoności, więc całkowicie wypełni tę przestrzeń oraz tak samo wysokość od 0 do nieskończoności. I wyświetlimy tu sobie w tej naszej grupie imię i nazwisko naszego klienta, więc zadamy sobie tekst, też niech ma pełną szerokość i pełną wysokość, niech zabierze nam jak najwięcej przestrzeni i wyświetlimy sobie tutaj name, czyli imię, Ctrl D duplikuje sobie ten element i wyświetlamy sobie nazwiska, więc mamy dwa elementy. I teraz pytanie, jak możemy dodać sobie przestrzenie pomiędzy tymi wszystkimi elementami? Jest kilka rozwiązań. Pierwsze, weźmiemy sobie naszą grupę i możemy dodać tutaj paddingi, na przykład 10, 10, 10, 10. One sprawią, że tu się robi taka otoczka pomiędzy tym naszym tekstem a grupą, czyli między granicą grupy a jej zawartością robi się te 10 pikseli zawartości. No i tak zrobiliśmy sobie te przestrzeń. Ale to nie jest najlepsza opcja i nie jest też jedyna. Drugą opcją możemy sobie odebrać te paddingi, zmienić tutaj margines na przykład na 12, 12, 12 i wtedy dodamy sobie przestrzeń między naszą grupą a jej otoczenie. Tak naprawdę efekt będzie taki sam, że znowu mamy tutaj przestrzenie, ale dalej dla repeating group to nie jest najlepsze rozwiązanie. Więc znowu usuniemy sobie marginesy z tej naszej grupy. Jakim lepszym jest rozwiązaniem? Mówimy tutaj o przestrzeniach między wierszami w powtarzającej się grupie, więc poszukajmy opcji powtarzającej się grupie. Bierzemy repeating group i zobaczmy, czy jest tu jakaś opcja związana ze separatorami. Jest solid, możemy sobie wybrać na przykład brak i wtedy nie będziemy mieli żadnego separatora, więc tutaj nam zniknie ten separator, a ta kreseczka, widzicie, ale możemy wziąć sobie solid na przykład i wybrać sobie szerokość 20, ale kolor na przykład wybrać obojętny, może być ciemny, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy taki ciemny kolor, zobaczcie, to zrobiło nam właśnie to przestrzeń. To jest ta dobra przestrzeń między wierszami. Ale też możemy zrobić, żeby ten kolor był całkowicie przezroczysty, był biały, niech ma opacity 0, więc będzie przezroczysty. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Mamy sobie przestrzeń między naszymi elementami, która jest całkowicie przezroczysta. I to jest najlepsze rozwiązanie powtarzającej się grupie, aby dodawać sobie takie przestrzenie pomiędzy wierszami. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!